Hej wszystkim, jestem Max Kędzierski, członek DKF Politechnika i chcę Was zaprosić w ramach cyklu Bilet Miesięczny w tę środę na film Plan 9 z kosmosu Edwarda D. Juniora Wooda. Słuchajcie, The Room, zabójcze ryjówki, atak pomidorów, morderczych pomidorów, Anaconda, Sharktopus kontra Pirania czy inne tego typu filmy są częściami filmów B-klasowych czy Z nawet klasowych, filmów tak złych, że aż dobrych, filmów, których w zasadzie istotą oglądania nie jesteśmy w zasadzie sobie wytłumaczyć. No, oglądamy je dla zabawy albo dla ciekawości. No, różne są powody, dla których oglądamy złe filmy i przede wszystkim dla których kochamy złe filmy. I warto wspomnieć, nie byłoby tych wszystkich wymienionych na początku materiału filmów, gdyby nie postać Eda Wooda, człowieka, który w latach 50. tworzył takie filmy jak Glen i Glenda, czy jak właśnie omawiany tutaj Plan 9 z kosmosu, którym się zajmiemy. Ale zanim się nim zajmiemy, warto przybliżyć sobie nam reżysera tego filmu, mianowicie ogromny człowiek z pasją. Człowiek z miłością do filmów, człowiek, który chciał być tak szanowany i tak zapisać się w historii jak w zasadzie Hitchcock. I człowiek, który miał ogromne ambicje do tworzenia wielkich dzieł, no ale niestety jego głównym przeciwnikiem do osiągnięcia celu nie był niski budżet, bo w zasadzie dostawał wsparcie od innych studiów, a jego umiejętności filmotwórcze. Edward Junior był świetnym marzycielem i genialnym zapałowcem, ale kiepskim reżyserem, o czym możecie się sami przekonać, oglądając właśnie atak kosmitów na Ziemię. Człowiek mimo wszystko wygrał tym, że posiadał pasję i chęci do tego, i który bez względu na krytykę, jaką dawali mu producenci, a pożarł się z naprawdę wieloma studiami, miał zapał i robił to, co kochał. Robił filmy w zasadzie tak, jak on to widział, nie zwracając uwagi na wszelkie niedoskonałości, czy jak na przykład w filmie jest pewna scena, gdy widać, jak w tle upada nagrobek podczas ataku zombie. Ale Edward się w zasadzie tym nie przejmuje. On uznał, że no jeśli on nie zauważy i przymknie oko, no to publika w zasadzie też to zrobi. Tu się akurat trochę mylił. No i sam film opowiada o inwazji obcych na Ziemię, którzy próbują właśnie wdrążyć w życie tytułowy Plan 9 z kosmosu. I w zasadzie to jest ta rzecz jedyna, którą powinniście wiedzieć przed filmem. No bo umówmy się, no, oglądamy filmy B-klasowe dla w zasadzie czystej rozrywki. I film odkrywa powoli karty co rusz kolejnych absurdalnych scen, a mamy tutaj takie złoto czy platyny jak atak zombie, jak scena kultowa, scena monologu, czy spotki, atak spotków UFO, które były stworzone poprzez sklejenie dwóch talerzy. I tak, serio, to tak to wyglądało. No i właśnie film okazał się ogromną klapą finansową, jak i również krytyczną. Edward Junior skończył dość tragicznie jako twórca, ale w zasadzie teraz historia zmieniła kompletnie inny bieg. No i reżyser jest teraz jak w topce chyba najbardziej kultowych i jego film jest tutaj porównywalny, jeśli chodzi o kamień milowy, jeśli chodzi o kultowość wówczas w tych latach z Psychozą czy z, nie wiem, Północ, Północny Zachód. Tylko że no wiecie, no, filmy Hitchcocka no, nie są puszczane w szkołach filmowych, na lekcjach jak nie kręcić filmów. No ale mimo wszystko tę właśnie kultowość, tę taką przyciąganie do ekranu i
posiadanie i oglądanie tych filmów z myślą, że wow, ktoś takie coś zrobił, jakim cudem to powstało, to bardziej napędza nas do chęci czerpania z tej radości. No bo jeśli w tym filmie jest serce, no to nie sposób nie pochylić tutaj czoła nad tego typu produkcją. No i wy też możecie się przekonać, możecie również zobaczyć, czy Plan 9 z kosmosu wdrążony przez kosmitów powiódł się, czy możecie również obejrzeć jako... Właśnie, to jest też ostatni film Beli Lugosi, o kultowego hrabiego Drakuli. No i dla podsumowania, jakim twórcą był Edward, no niestety podczas kręcenia zdjęć Bela Lugosi zmarł. Wówczas w połowie w zasadzie filmu zmienia się aktor i to okej, recast recastem, ale Edward niestety nie umiał za bardzo w dopasowanie jeśli według niego jakaś postać pasowała jako zastępcę Bela Lugosiego, no to akurat w filmie kompletnie to nie szło i mamy taki niezły dysonans w oglądaniu tego wobec na czele z zasłonięciem przez łokieć twarzy właśnie bohatera granego przez dawnego Lugosiego. Ale oprócz Lugosiego mamy także Vampire, mamy również kultowego w swoich czasów Thora Johnsona i tych wszystkich bohaterów możecie obejrzeć właśnie w tę środę w cyklu Bilet Miesięczny. Ja byłem Max Kędzierski i zapraszam Was na Plan 9 z kosmosu. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. We are giving you all the evidence based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The incidents, the places. My friend, we cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? On this earth, know that there is a time to live and that there is a time to die. Yet death is always a shock to those left behind. It is even more of a shock when death, the proud brother, comes suddenly without warning. Just at sundown, a small group gathered in silent prayer around the newly opened grave of the beloved wife of an elderly man. Sundown of the day,
yet also the sundown of the old man's heart. For the shadows of grief clouded his very reason. The funeral over, the saddened group left the graveside. It was when the gravediggers started their task that strange things began to take place. 15 to 4. Yep, right on schedule. There's the old San Fernando Valley out there now. You better radio in for landing instructions, Danny. Right, Jeff. Burbank Tower, this is American Flight 812. Over. Wouldn't surprise me any if he's asleep this time of the morning. American Flight 812, this is Burbank Tower. If I were asleep, you'd never get on the ground. In your case, maybe I ought to leave you up there for good. Over. You got me that time, Mac. This is American Flight 812 requesting... Burbank Tower to American Flight 812. Over. Burbank Tower to American Flight 812. Over. Holy mackerel. Burbank Tower to American Flight 812. Are you in trouble? Trouble? Take a look for yourself. What in the world? That's nothing from this world. Burbank Tower to American Flight 812. Are you in trouble? Are you in trouble? Mayday, mayday. Stand by, Burbank Tower. You suppose a passenger saw it? I doubt it. Most of them are asleep. But it was quite a jolt, Jeff. I'll check. Good. We'll get it ready for landing. Keep it quiet until we get instructions. Right. Okay, Danny. American Flight 812, reporting to Burbank Tower. Over. Did you hear anything? I thought I did. Don't like hearing noises, especially when there ain't supposed to be any. Yeah, sort of spooky-like. Maybe we're getting old. Whatever it is gone now. That's the best thing for us, too. Gone. Yeah, let's go. His wife's death became greater and greater agony. The home they had so long shared together became a tomb, a sweet memory of her joyous living. The sky to which she had once looked was now only a covering for her dead body. Flowers she had planted with her own hands became nothing more than the lost roses of her cheeks. Confused by his great loss, the old man left that home, never to return again. Thank you.
At the funeral of the old man, unknown to his mourners, his dead wife was watching. First his wife, then he. Tragic. Tell me something. Why was his wife buried in the ground and he sealed in a crypt? Something to do with family tradition, a superstition of some sort. Oh. Well, it's getting dark. Let's be on our way. Then, as two of his mourners left his final resting place. Minutes later, the police, led by Inspector Daniel Clay, arrived at the scene. Who found them? The man and girl. Medical examiner been around yet? Just left. The morgue wagon ought to be along most any time. You get their statement? Yeah, much as we could. They're pretty scared. Finding a mess like this ought to make anyone frightened. Have one of the boys take the guy and the girl back to town. You take charge. Okay, Inspector. What are you going to do? Look around a little. It's pretty dark out there. Once you get beyond the range of those lights, you won't be able to see your hand in front of your face. I will get one of the flashlights from the patrol car. Hey, be careful, Clay. I'm a big boy now, Johnny. Looks like a bobcat tore into them. Yeah. Say, Lieutenant, did you get that funny odor? How could I miss it? Oh, that'll be the morgue wagon now. That's the fifth siren in the last hour. Something's happened down at the cemetery. A lot of police cars and lights. I stopped, but I didn't see anything. Oh, well, whatever it is, the morning paper will carry the whole story. You seem to still be up there somewhere. Maybe I am. I don't think I've ever seen you in this mood before. I guess it's because I've never been in this mood before. Something about your flight? Yeah. What happened, Jeff? I saw a flying saucer. Saucer? You mean the kind from up there? Yeah, its counterpart. It was shaped like a huge cigar. Dan and Edith saw it, too. When it passed over, the whole compartment lighted up with a blinding glare. Then there was a tremendous wind that practically knocked us off our course. Well, did you report it? Yeah. I radioed in immediately, and they said, we'll keep it quiet until you land. And as soon as we landed, big army brass grabbed us and made us swear to secrecy about the whole thing. Oh, it burns me up. These things have been seen for years. They hear. It's a fact. And the public ought to know about it. There must be something more you can do about it. Only there isn't. All but what's the use of making a fuss? But last night I saw a flying object that couldn't have possibly been from this planet. But I can't say a word. I'm muzzled by army brass.
I can't even admit I saw the thing. Sounds like Clay's in trouble. But that apparition we saw had something to do with it. Come on. Is he dead? Yeah. He's messed up as bad as those two back there. Suppose that saucer or whatever it was had something to do with this? Your guess is as good as mine, Larry. One thing, sure. Inspector Clay's dead. Murdered. And somebody's responsible. You're in charge now, Lieutenant. Yeah, guess I am. Calton? Yes, sir? Get back up the car and get on the radio. Tell the coroner he's got to make another trip out here. Well, how about the lab boys? Well, who do you think we left back up the car? Boy Scouts? Come on, Larry. Greater love hath no man than to lay down his life for another. It is always difficult to have last words over the grave of a friend. And Inspector Daniel Clay was a friend, a dear friend to me and to all of us. The bell has rung upon his great career. Now we lay him to rest. A rest well deserved, but so premature. People turning south from the freeway were startled when they saw three flying saucers high over Hollywood Boulevard. A woman, startled by the sight in the sky, telephones the police.
There comes a time in each man's life when he can't even believe his own eyes. Saucers seen over Hollywood. Flying saucers seen over Washington, D.C. The army convoy moved into the field. Rockets were quickly set up. Colonel Tom Edwards, in charge of saucer field activities, was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. As they had come, they were gone, even to the piercing eye of radar and the speeding jet fighters. Quite a sight, wasn't it, sir? A sight I'd rather not be seeing. Are you worried about them, sir? Well, they must have a reason for their visits. Visits? Well, that would indicate visitors. Well, the big guns, the usual way of welcoming visitors. We haven't always fired at them. Paul? For a time, we tried to contact them by radio, but no response. Then they attacked a town. A small town, I'll admit, but nevertheless a town of people. People who died. I never heard about that, sir. Well, it was covered up by the higher echelon. Take any fire, any earthquake, any major disaster, then wonder. Flying saucers, Captain, are still a rumor, officially. Looks like we beat them off again, sir. What do they want? Where are they from? Where are they going? They, sir? Who? Well, this is a training maneuver, sir. We only did a little practice firing at the clouds. Yeah. I wonder what their next move will be. What will their next move be? Your space commander has returned from Earth. Send him in. You have your report? We had to pull in here to Space Station 7 for regeneration. We're returning to the planet Earth immediately thereafter. What progress has been made? We contacted government officials. They refuse our existence. What plan will you follow now? Plan 9. It's been absolutely impossible to work through these Earth creatures. Their soul is too controlled. Plan 9. Ah, yes. Plan 9 deals with the resurrection of the dead. Long-distance electrode shot into the pineal and pituitary glands of recent dead. Have you attempted any of this plan as yet? Yes, Excellency. How successful has it been? We have risen two so far. We shall be just as successful on more. The living, they have no suspicion of your movements? We had to dispose of one policeman. However, none of those risen have been seen.
At least not by anyone who still remains alive. It's too bad it must be handled this way. But it must. Those who we take from the grave will lead the way for our other operations. Yes, Excellency. Continue on. Report to me in 2 Earth days. I feared His Excellency wouldn't take our report this well. Well, had he been dealing with our own people, his reaction would have been completely different. He understands the difficulties of the Earth race. What do you think will be the next obstacle the Earth people will put in our way? Well, as long as they can think, we'll have our problems. But those whom we're using cannot think. They are the dead, brought to assimilated life by our electrode guns. You know, it's an interesting thing when you consider the Earth people who can think are so frightened by those who cannot, the dead. Well, our ship should be regenerated. We better get started. I still think you ought to go in town and stay with your mother until I get back. This is our home, and nothing's going to take me from it. Besides, most men try and keep their wives from going home to Mama. That's not the point. That's all the point there's going to be. Now, toddle off and fly your flying machine, darling. But if you see any more flying saucers, will you tell them to pick another house to buzz? Be careful. Don't worry about me. Oh, you're the only thing I do worry about. Oh, forget about the flying saucers. They're up there. But there's something in that cemetery. And that's too close for comfort. The saucers are up there. And the cemetery's out there. But I'll be locked up in there. Now, off to your wild blue yonders. You promise you'll lock your doors immediately? I promise. Besides, I'll be in bed before half an hour is gone, with your pillow beside me. My pillow? Well, I have to have something to keep me company while you're away. Sometimes in the night, when it does get a little lonely, I reach over and touch it. Then it doesn't seem so lonely anymore. A crazy kid. I do love you, darling. See you Thursday. Goodbye, honey. You know I'm not leaving here until you lock safely inside. All right, darling. If you're especially nice, I may even lock the side door. And be sure you keep the yard lights on. Mighty silent this trip, Jeff. Huh? You haven't spoken 10 words since takeoff. I guess I'm preoccupied, Denny. We've got 33 passengers back there that have time to be preoccupied. Flying this flybird doesn't give you that opportunity. I guess you're right, Denny. Paula? Yeah? There's nothing wrong between you two. Oh, no, nothing like that.
just that I'm worried, she being there alone and those strange things flying over the house and those incidents in the graveyard these past few days. It's just got me worried. Well, maybe they haven't figured out those crazy skybirds yet, but I'd give you 50-1 odds the police have cleared up that cemetery thing by now. I hope so. If you're really that worried, Jeff, why don't you radio in and find out? Max should be on duty at the field by now. He could call Paul and relay the message to you. Hi, Edie. Hi, Silence. I haven't heard a word from this end of the plane since we left the field. I've just been giving himself and me a study in Silence. You boys aren't feuding. No, Edie, nothing like that. Hey, Edie, how about you and me balling it up in Albuquerque? Albuquerque? Have you read that flight schedule, boy? What about it? We land in Albuquerque at 4 a.m. That's strictly a 9 o'clock town. Well, I know a friend that'll help us. Let's have the problem first. Huh, Danny? He's worried about Paula. I read about that cemetery business. I tried to get two kids not to buy too near one of those things. We get there soon enough as it is. He thought it'd be quiet and peaceful there. No doubt about that. It's quiet, all right, like a tomb. I'm sorry, Jeff. That was a bad joke. Say, I almost forgot what I came in here for. How's the coffee situation? That's for me. It sure wouldn't hurt the thing, Edie. Okay, be right back. And say, Jeff, make that call to Mac. Nah, not only she throw cold water on my Albuquerque plan, but now she's repeating herself. How about that Albuquerque ball? I can't resist your charm, Danny boy. Residents near the cemetery paid little attention to the blast of thunder and the flash of lightning. But from the blast arose the moving figure of the dead old man. Fell asleep. Tell Jeff I'm all right. Okay, Mac. Thanks for calling. Good night. Thank you.
it! What's wrong? They'll be at the hatch in a moment. You can open it now, Tanner. Turn off the electrodes quickly. They can't tell us from anyone else. It's tough to find something when you don't know what you're looking for. I don't think the lieutenant does either. Then what are we doing out here? I was off duty an hour ago. Oh, don't ask me any questions. I'm just a hard hand just like you. What do you suppose that noise was? Whatever it was, it's no more strange than the other things happening around this cemetery. Spirits like old Farmer Caller talked about. Well, maybe. The only spirits he saw tonight were those I smelled on his breath. Well, don't forget, Miss Trent claims to have seen them, too. She didn't have anything on her breath. She was hysterical. True, she was frightened and in a state of shock. But don't forget that torn nightgown and the scratched feet. Yeah, I hadn't thought of that. Guess that's why you're a detective lieutenant and I'm still a uniformed cop. Sometimes it's only the breaks, Larry. Meantime, let's Lieutenant, get going. Lieutenant, did you hear that? How could we help it? It sure was strange. Know what it was? No more than you do. If it weren't for orders, I'd get out of here right now. It was a saucer. A flying saucer? What makes you say that? Do you remember the noise we heard the other night? We were knocked to the ground. How could I forget? Exactly. But you're not remembering that sound. There you're wrong, Lieutenant. I'm with the fact the sound is similar, but what about the blinding light? Well, haven't you heard? And many times a saucer hasn't had a glow. Or a light of any kind, for that matter. That proves it. What next, Lieutenant? Oh, Lieutenant, maybe this doesn't mean much, but Jamie and me found a grave that looks like it's been busted into. What? Where? Why? Come on, man, out with it. We haven't got all day to waste. Oh, just over there beyond the crypt. All right, show us the way. Look, here it is, Lieutenant.
It's been broken into, all right. Strange. If someone had broken in, the dirt should be piled up here somewhere. It looks like it's fallen in into the grave. Larry, you'll be out of that uniform before you know it. Do we have the right to look down there, Lieutenant? Technically, no. No? Well, this spot looks familiar, though. Yeah, we shouldn't investigate any further without the permission of the next of kin. Let's go get it. How? I see what you mean. The gravestone's down there. Well, let's go down and find out whose grave it is. How? By going down and finding out. Are you sure you mean that, Lieutenant? If I didn't mean it, I wouldn't have said it. Scared? Well, why do I always get hooked up with these spook details? Monsters, graves, bodies. Oh, all right. Casket's here, but nobody's in it. Can you read the name on the casket? It's too dark. Give me a flashlight. How about a match? We sure could try it. Let me have them. Okay. It's Inspector Clay's grave. But he ain't in it. But meanwhile, at the Pentagon in Washington, D.C. Right, G2. Come in. Yes, of course. I'll keep in touch. Come in, Colonel Edwards. Close the door. At ease, Colonel. Thank you, sir. Sit down. I understand, Colonel, you've been on tap for many of our saucer attacks. I'm in charge of field operations, sir. You believe there are such things as flying saucers, Colonel? Yes, sir. You've seen them? Yes, sir. You realize there's a government directive stating that there is no such thing as a flying saucer? Yes, sir. You stand by your statement that you've seen flying saucers? Yes, sir. This could mean a court-martial, admitting this against direct orders. General Roberts, may I speak freely? You may. How could I hope to hold down my command if I didn't believe in what I saw and shot at? I like you, Colonel. Thank you, sir. There are flying saucers. There's no doubt they are in our skies. They've been there for some time. What are we going to do about them? Who knows? Then they really are there. I thought you were convinced of that. I am. We've had contact with them. Contact? How? Radio. They speak our language? Well, not quite. We've received messages from their spaceships. For a while, it came in as just a lot of jumbled noise. And now, sir? Well, since they first tried contact with us by radio, we've developed a language computer, a machine that breaks down any language to our own. General, what's this all got to do with me? Well, you've been in charge of saucer field activity for a long while. I think it's about time you heard these recordings. Do you mind? Mind? I'm anxious. This is Eros, a space soldier from a planet of your galaxy. I fully realize our language differences. However, I also know you finally have perfected the dictorobotary, or as you on Earth call it, the language computer. So you can now understand that which I speak. Since the beginning of your time, we have been far beyond your planet. It has taken you centuries to even grasp what we developed eons of your years ago. Do you still believe it impossible we exist? You didn't actually think you were the only inhabited planet in the universe. How can any race be so stupid? Permit me to set your mind at ease. We do not want to conquer your planet.
only saved it. We could have destroyed it long ago if that had been our aim. Our principal purpose is friendly. I admit we have had to take certain means which you might refer to as criminal. But that is because of your big guns which have destroyed some of our representatives. If you persist in denying us our landings, then we must only accept that you do not want us on friendly terms. We then have no alternative but to destroy you before you destroy us. With your ancient juvenile minds, you have developed explosives too fast for your minds to conceive what you are doing. You are on the verge of destroying the entire universe. We are a part of that universe. This is our last... That's the end of that one. Atmospheric conditions in outer space often interfere with transmitting. How many of these recordings do you have, General? An even dozen up to now. This was the last one. We received it over a month ago. You think they mean business? We can't afford to take any chances. Come over here. You ever been to Hollywood? Oh, a couple of times, a few years ago. You're going to be there in the morning. Just a few minutes from Hollywood, in the town of San Fernando, reports have come in of saucers flying so low the exhaust knocked people to the ground. There have even been stated claims of saucer landings. Major Carlson will replace you while you're out there. You're the best man for the job of attempting to contact them. Find them, Colonel. See what in hell it is they want. All right, sir. These are confidential reports, Colonel. Read them over carefully on the plane. Turn them over to intelligence when you get to Los Angeles. They'll have further orders for disposition. Yes, sir. Colonel Edwards? Yes, sir. Good luck. Thank you, sir. Excellency. You are many days late. It was unavoidable. We tried to transmit via televisor, but atmospheric conditions made transmission impossible. You should have transmitted as soon as conditions permitted. I thought time was of the essence. Suspicion has fallen upon our movements. Our ships have been viewed near the point of operations. And what has this added time gained, Eros? We have successfully risen three of the dead ones. Permit me to see one. Bring in the big one. Use your small electrode gun. I have taken two ships from your command. But that will leave only my ship. It is necessary that you continue your mission alone. I have need of your other ships elsewhere. Even though you have risen three of the Earth dead, the plan is far from successful. And you, Eros, must prove it an operational success before more time, energy, ships, and your countrymen may be spent on it. We will not fail. Everything is on our side. Not everything. You do not have the live Earth people. You reported that your ship was viewed at the scene of your present operations. That is correct. They have been viewed many times, but not at the scene of operations. Something must be done about that. Stop him, Turner. He's close enough. Turn off your electrode gun. No! No! Stop him, Turner! I can't get it. It's jammed. Stop him, you fool! Drop the gun to the floor, Turner. The metal will break contact. That was too close. Yes. Bring the giant here that I may get a better look at him.
Yes, he's a fine specimen. Are they all this powerful on planet Earth? This one is an exception, Excellency. What are the other two like? One is a woman, the other an old man. An old man, you say? Yes, Excellency. This gives me a plan. Put the big one away. Pick up your electrode gun. Make sure it's in working order before pointing it at him. Whatever made it jam seems to have been cleared by the fall. Take him back to the ship. The old one must be sacrificed. Reland on Earth. Send the old one to enter a dwelling. Then cut the electrokinetic and turn on your ship's decomposure ray. The result will astound those watching. Astound them enough to delay their intention until you have gained your other recruits from the cemetery. Yes, Excellency. It'll be done. Report to me when this has been accomplished. Eros, the Earth people are getting closer to that which we fear. Since they will not listen or respect our existence, they cannot help but believe our powers when they see their own dead walking round again, brought about by our advancement in such things. As soon as you have enough of the dead recruits, march them on the capitals of the Earth. Let nothing stand in your way. Their own dead will be used to make them accept our existence and believe in that fact. Miss Tran. This is Colonel Edwards from Washington, D.C. Good evening, Colonel. Hello, Colonel. Colonel would like to ask you a few questions. Questions? What about, Colonel? May I sit down? Oh, I'm sorry. Please do. I want to ask you about your strange experience the other night when you saw the flying saucer. After that, the police brought me home. I hope I never see such a sight again. Well, after your description, I don't think I'd want to see it either. One thing more. After you were forced to the ground by that blast of wind, was it a hot or cold blast? It's kind of hard to explain. It wasn't hot, wasn't cold. It was just a terrific force. We couldn't get off the ground. The light blinded me so badly, I couldn't see a thing. We could only feel the pressure of the wind until it was gone. When the glare left us, we could see a glowing ball disappearing off in the distance. Which way? Toward the cemetery. This is the most fantastic story I've ever heard. And every word of it's true, too. That's the fantastic part of it. Colonel, we found a lot of suspicious things out in that cemetery. But then again, we didn't find anything to base a fact of suspicion on. Hey, you hear anything? You see anything out there, Kelton? Too dark, Lieutenant. But something started stinking awful bad. There's something out there. Thank you.
What do you make of that? She caught me. Didn't look that way a minute ago. What about your man? Oh, the excitement I forgot all about, Kelton. He'll be all right in a few minutes. Did you see that thing? Did you get it? We got it. What was it? It didn't fall. I fired every bullet I had. So did I. I don't know what it was or what happened. But unless that bag of bones over there can reassemble itself, it's out of the running now. Colonel, I've been out here so often, you think I've taken a lease on this place. Not a long lease, I hope. I see what you mean. But you know, I can't help but feel the answer's out here somewhere. Is the girl safe? Mrs. Trent, you better stay with the car. Stay here alone? Not on your life. Modern women. Yeah, they've been that way all down through the ages, especially in a spot like this. Kelton. Yes, sir. Stay with Mrs. Trent. All right, Lieutenant. Now, you stay close to the officer, honey. I'd feel safer with you. Now, the lieutenant knows best. Well, I don't like it, but I guess there isn't much I can do about it. Do you have a gun? No. You know how to use one? After 4 years in the Marine Corps? Here. You think we'll need these? You never tell. Let's get going. Expect to find out here. Well, there's only one answer to that, Mr. Trent. We'll know when we find it. Inspector Clay's grave is right over here. Is that the one you told me was broken into? Yes. This it? Yeah. Looks to me like someone had broken out instead of in. I figured that, but that's impossible. Look, Colonel, some things just can't happen. Yeah, well, after that apparition that was draped across Mr. Trent's patio, I would say we should keep our minds open to anything. Look, Colonel, I'm a policeman. I've got to deal in facts. But I guess I'll have to go along with you. You know, I'll bet my badge right now. We haven't seen the last of those weirdies. They'll discover our ship soon. You're going to let them find us? It's the only way. These are the same men who have been so close so often. They must be halted before they can inform others about us. But there were others in the car. They'll be taken too. Send the big one for the girl and the policeman. I'll turn on the Dictal Robotary so we may converse with them. Barking up the wrong tree. One thing a policeman learns, Mr. Trent, is patience. Where's that burn spot you mentioned? Right over there. Look. We'll investigate, but move carefully. Thank you.
moment or two more, and you will be the first live Earth people ever to enter a celestial ship. Wow. Boy, how can anything that big hide for so long a time? Never heard metal sound like that before. What do you see? Only my reflection. Must be some kind of one-way glass. I wonder how you get into this thing. I'm not sure I want to find out. They're just outside. You can open the outer hatch now. Look out! You going in that thing? That's what we're here for. I don't know. The way these things speed around, we might just get in there and off it goes. That's a chance we take. Well, I took a chance on those earlier airplanes. Might just as well see what the inside of one of these looks like. Got your guns ready? I tell you one thing, if a little green man pops out of me, I'm shooting first and asking questions later. We're in the outer chamber now. Eros, do we have to kill them? Yes. Seems such a waste. Well, wouldn't it be better to kill a few now than, with their meddling, permit them to destroy the entire universe? You're always right, Eros. Of course. But those are not my words. Those are the words of the ruler. Now, you two stay right where you're at. We will do as you command. For the moment. No, for the moment about it. You just do as I tell you. You do not need guns. Maybe we think we do. They would be of no use to you now. They've been mighty useful before on flesh and blood. And you two look like you've got a lot of both. True. They would be effective upon us. If you were to have the opportunity to use them... Mister, if you don't get away from that control board, I'll show you just how effective they can be. Shall we talk now or wait? Your friends will be here shortly. What friends? Those you left at the vehicle. If you've done anything to Paula... Take it easy, Mr. Trent. Oh, I assure you no harm has come to her. Would you like to see... Next time you try that, I won't aim at the board. You're a headstrong young man. I was only going to turn on the televisor so you could see her movements. Go ahead, my friend, but move very carefully. She's only fainted. You fiend. I? A fiend? I am a soldier of our planet. I? A fiend? We did not come here as enemies. We came only with friendly intentions. To talk. To ask your aid. Our aid? Yes. Your aid for the whole universe. But your governments of Earth refused even to accept our existence. Even though you've seen us, heard our messages, you still refuse to accept us. Why is it so important that you want to contact the governments of our Earth? Because of death. Because all you of Earth are idiots. You just hold on, Buster. No, you hold on. First was your firecracker, a harmless explosive. Then your hand grenade. They began to kill your own people a few at a time. Then the bomb. Then a larger bomb. Many people are killed at one time. Then your scientists stumbled upon the atom bomb.
split the atom. Then the hydrogen bomb, where you actually explode the air itself. Now brings the total destruction of the entire universe served by our sun. The only explosion left is the solar night. Why, there's no such thing. Perhaps to you, but we've known it for centuries. Your scientists will stumble upon it as they have all the others. But the juvenile minds which you possess will not comprehend its strength until it's too late. You're way above our heads. The solarmanite is a way to explode the actual particles of sunlight. Why, that's impossible. Even now, your scientists are working on a way to harness the sun's rays. The rays of sunlight are minute particles. Is it so far from your imagination they cannot do as I have suggested? Why, a particle of sunlight can't even be seen or measured. Can you see or measure an atom? Yet you can explode one. A ray of sunlight is made up of many atoms. So what if we do develop this solarite bomb? We'd be even a stronger nation than now. Stronger. You see? You see? Your stupid minds. Stupid! Stupid! That's all I'm taking from you. Get back here, you jerk! Let him finish. It's because of men like you that all must be destroyed. Headstrong, violent, no use of the mind God gave you. You talk of God? You also think it impossible that we too might think of God? You, who wear the uniform of your country. You see, I wear the uniform of my country. Yes, we've had to use drastic means to get to you, but you left us no alternative. When you have the solarmanite, you have nothing. Nor does the universe. You speak of solarmanite, but just what is it? Take a can of your gasoline. Say, this can of gasoline is the sun. Now, you spread a thin line of it to a ball, representing the earth. Now, the gasoline represents the sunlight, the sun particles. Here we saturate the ball with the gasoline, the sunlight. Then we put a flame to the ball. The flame will speedily travel around the earth, back along the line of gasoline to the can, or the sun itself. It will explode this source and spread to every place that gasoline our sunlight touches. Explode the sunlight here, gentlemen. You explode the universe. Explode the sunlight here, and a chain reaction will occur direct to the sun itself and to all the planets that sunlight touches, to every planet in the universe. This is why you must be stopped. This is why any means must be used to stop you. In a friendly manner. Or as it seems, you want it. He's mad. Mad? Is it mad that you destroy other people to save yourselves? You have done this. Is it mad that one country must destroy another to save themselves? You have also done this. How then is it mad that one planet must destroy another who threatens the very existence? That's enough! In my land, women are for advancing the race, not for fighting man's battle. Life is not so expansive on my planet. We don't cling to it like you do. Our entire aim is for the development of our planet. What happened to you? How come you're all alone? I asked for lots of help. You sounded drunk or something on the radio. If I didn't see it with my own eyes, I'd never believe it. Believe what? It was horrible. And he almost broke my shoulder. Look, what are you trying to say? If you don't make sense, we'll never get to the bottom of this. Now, who slugged you? Inspector Clay. What? It was Clay, all right. Only not like we remembered him. Well, his plane was busted into, wasn't it?
Next, you'll tell me you saw skeletons. We did, earlier. Now I know you're off your rocker. All of us saw it. The lieutenant, the colonel, everybody. Where's the lieutenant now? We've got to find him. Mrs. Trenner's gone. I was left here to guard her. But Clay showed up and put me out of the running. And the second time tonight, and I'm getting darn tired of it. Which way were they going? Off that way. Come on! Then one day, it could all be gone. One big puff of smoke and ball of fire. All that out there, the stars, the planets, all just an empty void. You two had better come along with us. Come with you? Where? The police station. So it seems you think you have the upper hand. Look out that window. Jeff. She is unarmed. But he would kill in seconds if I so choose. Holy cow! Look there. It's Clay, all right. There's no mistaking that. And he's got Mrs. Trent. Get your gun ready. From all I've seen tonight, guns won't do any good. Clay is dead, and we buried him. How are we going to kill somebody that's already dead? Dead! And yet there he stands. That other one earlier, I emptied a full clip into. I'm seeing it. That's the only reason I'm listening to you. Look, I've got an idea. Hurt him or not, we've got to try something. I'm going to sneak up behind him and whop him over the head. That ought to make a move. Follow me. Even when Clay was alive, he couldn't run fast enough to catch me. So when he does, you grab Mrs. Trent and run like lightning in the opposite direction. Oh, you think it'll work? Know of anything else to try? I'll be all right. Take care of the others. Your men have felled the big one. This could only happen because the electrode ray is off. He'll walk again when I turn it on. Call it. Right there. Suppose the lieutenant and the others are in that thing. Well, supposing there are Martians or something in there. Come on, let's go. Open up in there. Open up. Get that door open. Colonel, I wouldn't know one switch from another. The ship's on fire.
wonder if that's the last we'll see of them. Perhaps. But sooner or later, there'll be others. Look! Have they caught that woman? That thing yet? Hey, that's right. There's another ghoul running loose. And it's my guess that she'll look like him. With the ship and the ray gun gone, they have no control. We gotta hand it to them, though. They're far ahead of us. My friend, you have seen this incident based on sworn testimony. Can you prove that it didn't happen? Perhaps on your way home, someone will pass you in the dark, and you will never know it, for they will be from outer space. Many scientists believe that another world is watching us this moment. We once laughed at the horseless carriage, the aeroplane, the telephone, the electric light, vitamins, radio, and even television. And now some of us laugh at outer space. God help us in the future. Witam już po seansie. Ze mną jest Max Kędzierski oraz Julia Lisowiec. I teraz sobie porozmawiamy o planie 9 z kosmosu. Cześć. Hej. Siema. No, to zacznijmy. Generalnie chyba o odczucia nie ma co pytać, bo jest to film legendarny z pewnych powodów, prawda? No, nie jest to film wybitny, nie jest to film przełamujący jakiekolwiek konwencje na nowo. Jest to film na pewno ciekawy do oglądania. Ale powiedzcie, to podoba wam się? Czy jesteście w stanie tak ironicznie przynajmniej go oceniać? Chyba zaryzykuję z powiedzeniem, że raczej trochę ironicznie. No wiesz, no, nie jest tak bardzo kultowy jak The Room, czy na przykład Birdemic. Lepiej się bawiłem na Birdemic, czy no właśnie w filmie Wayzo, ale dalej jest to coś takiego specjalnego w zasadzie. Dalej jest to doświadczenie, jakich mało w zasadzie. No. Wiesz, przynajmniej nie mogę powiedzieć, ale Plan 9 miał Bela Lugosi. Łajca no nie udało się nikomu tego pokroju zwerbować. Czy filmy Hitchcocka mają Bela Lugosiego? Nie. Ale za to wiele filmów klasy Z mają Michaela Madsena, tego z Kill Billa. No, Michael Madsen. Tak. Robert Rodriguez, który jest... Robert Rodriguez? Roberto Rodriguez. Tak. Nie, przepraszam, jestem idiotą. Danny Trejo. Chodziło mi o Danny'ego Trejo. Danny Trejo to również aktor, który jest naprawdę dobry, tylko że grywa w strasznych szpirach. No ale właśnie, bo Plan 9 z kosmosu jest uznawany za jeden z najgorszych filmów wszechczasów. I jak już wspomniałeś, The Room, Birdemic, to są wszystko filmy, przy których nie możemy oderwać wzroku, mimo że są to obiektywnie złe filmy. Tak? Wszystko w nich jest źle wykonane, są źle nakręcone, źle zagrane, źle zmontowane, a jednak coś nas do nich ciągnie. Powiedzcie mi, czemu myślicie, że taka kultowość się rodzi wśród tych najgorszych filmów? Wydaje mi się, że ważnym elementem jest jakby powtarzalność tych filmów. Jeżeli ja obejrzę i uznam, że jest wyjątkowo głupie, chcę pokazać i podzielić się z następną osobą, prawda? Patrz, jakie to głupie, jakie to bez sensu. I tamta osoba podzieli się z następną, więc zamiast obejrzeć film raz, jak z większością filmów jednak mam, szczególnie dramatycznych, obejrzę ten film już kilka razy. I po raz kolejny może pójdę jeszcze na seans specjalny, jak w przypadku The Room i Łyżeczek. Czy Birdemic na przykład. No come on, jak Nowe Horyzonty zrobiły w tej sekcji najlepszy z najgorszych seans Birdemic, no to trzeba było nawet powtarzać seansy, tak. Trzeba było kolejną salę rezerwować. Kino musiało, bo było tylu chętnych na to.
No właśnie, wspomniałeś o tej serii Najlepsze z najgorszych. Mamy też festiwal Octopus. Splatfilm, dokładnie. Mamy na nich tą całą sekcję VHS Hell Live. Czyli jest coś, co nas strasznie w tym wszystkim jara. I ty już wspomniałeś o tym, że są ta powtarzalność, ale czy myślicie, że to tak samo działa jak z tym, że człowiek nie jest w stanie oderwać wzroku od kraks samochodowych? To znaczy, patrzymy, jak bardzo wszystko może się wywalić i to nas jara w tym. Po części na pewno tak, zgodzę się, ale naprawdę ważnym elementem jest rzeczywiście to poczucie humoru, ponieważ jest wiele filmów, które są po prostu złe, ale jednocześnie nudne. I mimo tego, że na przykład coś jest źle wykadrowane, dźwięk przerywa, nie wiem, bo dźwiękowiec zasnął i postanowił nie rejestrować tego dnia dobrze dialogu, po prostu on nie ma jakiejś wyjątkowej powtarzalności. Jest to po prostu zły film, może nawet kultowo zły, technicznie kultowo zły, ale potrzebuje jednak tego jakby surrealizmu, tego właśnie poczucia, że została przekroczona jakby kolejna bariera idiotyzmu, żeby film stał się kultowo zły. No i właśnie tutaj, jak wspomniałeś, no, są filmy, które są złe, ale no nie są kultowe, ale są też filmy złe, które aspirują do tej całej Z-klasówki, ale się nie dostają do tej kultowości przez to, że są już samoświadomie złe. No właśnie. Masz na przykład no, całą serię Sharknado. Masz morderczą oponę, która pomimo tytułu no, jest tylko w zasadzie nudnym filmem o oponie. Czy te wszystkie inne barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów. No to są, czy nie wiem, hollywoodzkie prostytutki z piłami łańcuchowymi. To są wszystko te filmy, które już od samego początku miały być złe i ten cały urok kończy się w zasadzie na tym tytule. No Velocipastor to też. O pastorze, co jest Velociraptor. Shark Exorcist. Shark Exorcist. Ja naprawdę wolę... Sofa Shark. Nie, wolę to, zobaczyć... Dobra, sprawdźcie, ten film istnieje. Tak. A, rzeczywiście. Wolę zobaczyć po prostu wizję i przepraszam za może złe użycie tutaj tego słowa szaleńca, który jest przekonany, że robi coś dobrego, robi według swojej wizji i wychodzi po prostu piękna katastrofa. Wiem, że przywołaliśmy już tego kolesia 4-5 razy, Tommy Wiseau. Wątpię, Tommy żeby Wiseau. Kiedykolwiek był świadomy, jak wielką szmirę kręci. You're tearing me apart. Nie wiem, czy widzieliście, poczekaj, przepraszam, był jeszcze inny taki Fateful Findings, film Neil Breen. Jestem przekonana, że w żadnym momencie nie wiedział o tym, że kręci złe filmy. Tron nie 2. Wiem jak, ale... Znaczy, właśnie tutaj wchodzimy chyba na to sedno, do którego chciałem dążyć. Dobrze, że tutaj doszliśmy do tego naturalnie. To znaczy, mam wrażenie, że różnica między film tak złym, że jest dobry, a po prostu złym filmem, albo filmem, który próbuje być tak zły, a dobry i mu nie wychodzi, jest właśnie ta wizja. Jest to, że naprawdę widzisz, że ktoś się strasznie starał, że ktoś naprawdę chciał coś fajnego zrobić i mu kompletnie nie wyszło. Absolutnie mu nie wyszło. I to nas chyba w tym najbardziej kręci, prawda? Że śmiejemy się z osoby, ale śmiejemy się z pewną wyrozumiałością, tak? Że została podjęta próba. Nie widzimy tego jako kolejny produkt, który jakoś tam próbuje nas po prostu tanio przekonać do siebie, tylko widzimy naprawdę twór miłości jakiegoś autora, który jest po prostu niedorobiony. No, czy na przykład właśnie reżyser Birdemic, James Nguyen, no on chciał zrobić swoją manifestację, on chciał pokrzyczeć, powiedzieć, żebyśmy się ogarnęli, bo klimat się zmienia i w zasadzie to, co my tworzymy, no to pociągnie nas do apokalipsy. No a film jak wyszedł, no to sprawdźcie sami, nie chcę zaspoilować, bo po prostu w połowie filmu dzieją się naprawdę znakomite rzeczy i polecam ze znajomymi, ale polecam obejrzeć tę katastrofę. Dwójkę w zasadzie też, choć dwójka jest bardziej krytyką Hollywood, ale już traci ten urok cały. Tak, bo dwójka już jest troszkę zbyt samoświadoma. Ale jak już dochodzą różne elementy, które już widać, że no okej, okay, to już James wiadomo co chciał, ale to jedynka ma ten taki urok, tej takiej niepowtarzalności, gdzie nie zobaczysz tego nigdy więcej, no bo w zasadzie lubimy patrzeć na porażkę czegoś, ale lubimy patrzeć na porażkę, że on mimo wszystko, ta osoba, która to tworzyła, miała jakąś wizję. No tak samo jak, nie wiem, prequele George'a Lucasa. No on miał wizję na tą jedną koherentną, no wyszło jak wyszło, ale dalej to się świetnie ogląda, bo to jest pełno szczegółów, detali, jest pełno miłości takich, no come on, no. Własne rasy stworzył kosmitów. W przeciwieństwie do odcinka specjalnego Gwiezdnych Wojen, który masz wrażenie, że nikt nie przyszedł tam z własnej woli.
To jest tak, tylko kontrakty to poważna rzecz, bardzo potężna rzecz. Tak, tak. Jakby nie patrzeć. No dobrze. Więc pośmialiśmy się z tego, ale wróćmy na chwilę do samego planu 9. Plan 9 jest katastrofą na wielu, wielu, wielu poziomach, ale mimo wszystko był to film, który chciał coś sobą przekazać. Co możemy zobaczyć w bardzo niesubtelny sposób w ostatnich 5 minutach, gdzie reżyser uznał, że widownia jest zbyt głupia, żeby zrozumieć jego niesamowite metafory i musi nam wyłożyć 5-minutowym monologiem. Bo o to chodzi w filmach, żeby mówić, tak, nie pokazywać. Żeby moralizować. Don't show, pamiętajcie. Dokładnie. I odnosząc to do tego dzisiejszego kultu, którym darzymy tego typu filmy, czy myślicie, że to, że film jest zły do szpiku kości, od razu znaczy, że nie ma nic do powiedzenia i jest bezwartościowy artystycznie, tak powiem? Nie. Nie. Nie wiem, jeżeli chodzi jeszcze o takie filmy, które rzeczywiście są złe, ale jednak mają pewnego rodzaju wartość i są według mnie bardzo ciekawym jakby punktem do omówienia, jest film również Eda Wooda, Glennie Glenda, który podejmuje problem ogólnie po części też transseksualności, ale załóżmy bardziej ogólnym powiedzeniu raczej przebierania się, bardziej... Crossdressingu. Crossdressingu, właśnie. No, o tego Ed Wood zresztą miał też skłonności, tak, do noszenia ciuchów damskich. Więc jeżeli chodzi o problem, który... Problem, raczej tematykę, która po prostu nie była poruszana w tamtych czasach i długo, długo stanowiła temat tabu. Według mnie jest bardzo ciekawe, że próbował on podjąć ten temat bardzo krzywo, bardzo dziwnie, ale... Ale w swoim stylu. Tak. No jakby nie patrzeć, Ed Wood jest dzisiaj tak dobrze pamiętany chyba głównie przez film Tima Burtona, właśnie o tym... Kapitan ma swoją drogą rolę Johnny'ego Deppa. Tak, wspaniały Johnny Depp. I obraz właśnie takiego autora, który chciał, bardzo chciał, straszliwie chciał, ale mu nie wychodziło. To znaczy, wiesz, Burton bardzo mocno podkoloryzował Eda Wooda, co też ma się dobrze do jego narracji w wielu filmach i morałów, że hej, wariaci są coś warci. Ale przez to, że właśnie on ukazał Eda Wooda jako takiego marzyciela, któremu nie wyszło, kogo zawsze wyśmiewali, ale on mimo wszystko brnął w to, bo to była jego pasja i on dzięki pasji stał się kultowy. Mm-hmm. No tak. I wspominaliśmy również o tej rodzącej się, albo właśnie wracającej kulturze midnight showings i tego typu rzeczy. Moim zdaniem najwybitniejszym przykładem takich pokazów są już wcześniej wspomniane przeze mnie VHS Hell Life. Gdzie VHS Hell Life jest celebracją tego, że nawet z największego gniota można wyciągnąć coś niesamowicie pasjonującego i wciągającego całą publikę. I w odniesieniu właśnie do Eda Wooda, czy myślicie, że on naprawdę w którymś momencie nie miał takiego przebłysku, że ludzie się ze mnie śmieją i powinienem w to brnąć? Wiesz co, gdyby tak było, to byśmy mieli drugiego Dolemite'a, gdzie on doskonale wiedział, że on nie musi nic udowadniać publicy. Publika go kochała, ale chciał stworzyć bardzo film. I stworzył, ale zrobił go tak, żeby z tego wyszedł dobry film, bo nie wyszedł, ale stworzył film, przy którym się bardzo dobrze bawili jako obsada. Mm-hmm. I krytycznie został ostro po prostu rozjechany, ale publika tak pokochała, zresztą publika, która była właśnie adresaci do kina Blaxploitation, pokochała tak bardzo te filmy, gdzie on po prostu wybrnął w tej swojej samoświadomości i wiedział, że to, co tworzy, jest złe. Ale nic tak nie daje mu radochy w tworzeniu tych filmów, jak po prostu zabawa z przyjaciółmi, że ej, tworzmy filmy tak złe, że aż dobre będziemy się my bawić i nic tak nie będzie mi tworzyło uśmiechu na twarzy, jak oglądanie publiki, jak reaguje na te arcyabsurdalne sceny, jak nie wiem, scena łóżkowa właśnie w Dolemajcie. Tak. Chociaż z drugiej strony też jako osoba, która tam w miarę interesuje się filmem Blaxploitation, dużo z tych filmów nie jest jakoś świetnie zrobione. Jasne, nie, posiadając dobrych, gorszych aktorów w zależności od produkcji. Pam Grier według mnie jest całkiem dobrą aktorką i nie można lekceważyć tego, że po prostu w latach 70. mogłaby mieć problem z zatrudnieniem w lepszych światowych produkcjach.
Ale te filmy mają problem często z przycinaniem, z dźwiękiem, mają okropny, z tempem, z uprzedmiotowianiem każdej możliwej strony, która istnieje, z źle napisanymi postaciami. Naprawdę, jak oglądasz Dolemite, nie masz jakby wrażenia, jest to słaby film, ale nie masz wrażenia, że jakoś mocno odstaje od Blaxploitation, oprócz tej więzi między ludźmi tworzącymi. Poza Dolemite mamy na przykład Blackula, czarny wampir. W zasadzie to tyle, co musisz wiedzieć. Sam plakat mówi sam za siebie. Dokładnie. Nie wiem, nawet podchodzi pod to zakonnica w przebraniu, chociaż ona wybiła się troszeczkę inaczej pod tym względem. Ale bardzo się cieszę, że właśnie weszliśmy na temat kina eksploatacji, dlatego, że to jest mega ciekawy temat. Jak sądzicie, czy... Może inaczej. Zacznijmy od przytoczenia definicji, czym właściwie jest kino eksploatacji. Tak? To jest kino, które jest skierowane do jakiegoś konkretnego widza, do jakiejś konkretnej grupy i ma czerpać z tego, do czego jest przyzwyczajona ta grupa, co ją śmieszy i tak dalej. Ma wykorzystywać, powiedzmy, tą grupę. I co powiecie na stwierdzenie, że mamy jednego wspaniałego autora kina polsploitation? Czy możecie się domyślić, o kim mówię? Michał Maciej Bochniak? Nie, Patryk Wega. Czy uważacie, że Patryk Wega wszedł już na poziom robienia kina polsploitation? Polecam, znaczy pozdrawiam Michała z kanału Aberracje, który zrobił materiał o Wedze. Okej, okay, patrzę na ciebie. Tak, jakby on nie ukrywał nigdy, Patryk Wega nigdy nie ukrywał, że jego filmy zahaczają o kino eksploatacji, czy też takiej brutalizmu. Plagi Breslau zresztą, no połączenie Piły z Siedem. Tak. No, wiesz, jak się trzyma w tych ramach, to jest naprawdę bardzo dobry twórca polski zresztą. No Kobiety Mafii też, no to jest po prostu czysta gangsterówka w takim, nie wiem, spotyka się z Scorsese, z Coppolą na piwie i po paru tam shotach zaczynają pisać film. No to tak wygląda, ale w kategorii świat Wegi i w ogóle w tym świecie, którym jest narracji, w tej narracji świata, jaki jest przedstawiony w pierwszej części Kobiety Mafii, to to bardzo dobrze działa. I to mimo wszystko angażuje, ja lubię te jego filmy, bo lubię się na tym dobrze bawić. Czy na przykład Bad Boy. Ale już problem zaczyna się w tym, gdy Patryk Wega próbuje czegoś więcej i próbuje pod tym takim czysto rozrywkowym stylu powiedzieć coś bardziej. Polityka. Botox. Pętla na przykład. Czy miłość, seks, pandemia. O tym jeszcze nie możemy tego jeszcze sądzić. To jeszcze nie. Oczywiście, musimy poczekać troszeczkę. Tak, ale chodzi mi o to, że Patryk Wega bardzo otwarcie wykorzystuje polską publikę. To znaczy, doskonale rozumie, co nas przeraża, co nas podnieca, co nas frustruje w naszym społeczeństwie, tak? I wykorzystuje to, aby nas jakby nie patrzeć zarobić. Tylko, czy myślicie, że brakuje mu w tym samoświadomości, aby naprawdę zacząć robić filmy, które są tak złe, że naprawdę można iść i się na nich genialnie bawić? Wydaje mi się, że rzeczywiście Wedze, jak może to i dobrze, może. Przecież mówiliśmy o twórcach, którzy, wiecie, mają swoją wizję, a ci, co są przekonani, że robią złe filmy. Wydaje mi się, że Wega sądzi, że jest dobrym twórcą. Ponieważ jakby wiedział, że jest złym twórcą, sądzę, że w tym momencie trochę więcej samoświadomości widzielibyśmy w jego filmach. Nie widziałam co prawda tych nowych, nie widziałam jeszcze Miłości, Seksu i Pandemii, który zapowiada się naprawdę interesująco. Serduszko na kanapie z keczupu. Ale nie uważam, że Wega jest w tym momencie, że on wie, że robi coś złego. Dlatego potrafi czasem stworzyć taką politykę i botox, bo on sądzi, że on może zabrać się za te tematy wyżej. Nie potrafi, ale sądzi, że może. Wiesz. No ale najlepszy przykład, polityka w polskim box office umieściła się na czwartym miejscu. No, trzecie to akurat należało do Kleru, który podobne tematy chodził, ale no to jest, wiesz, Smarzowski jest trochę innym twórcą. Wojciech Smarzowski mimo wszystko też można powiedzieć, że zahacza o eksploatację polskich, polskości. Tak. Tylko, że on to robi z większym kunsztem, powiedzmy, tak? Z większymi umiejętnościami na pewno. Większą inteligencją i subtelnością, to zależy od filmu, ale na pewno robi to sprawniej. Wydaje mi się, że też nie możemy patrzeć na gatunki exploitation jako jedno, ponieważ w tych gatunkach znajdziemy filmy lepsze i filmy gorsze. Według mnie w latach 2000 mogliśmy zaobserwować coś takiego jak
Catastrophic CGI Exploitation, czyli pełno filmów katastroficznych typu Pojutrze 2012, Emerich, Tornado, nie wiem... Twister był spoko. Twister, właśnie. Twister był okej, okay. Nie, Twister, Góra Dantego też już była okej, okay. Ale no, masz rację, było pełno takich... Tak, i w nich mogliśmy jednak mimo wszystko posegregować filmy z jakichś powodów na lepsze, gorsze, nie mówiąc o efektach specjalnych, dobra, bo wiemy, że to jest zmienne. Że było w jakimś trochę lepsze aktorstwo, w jakich na przykład w, nie bez powodu Dzień Niepodległości jest jednak klasykiem przez to, że mamy tam Willa Smitha, który jest charyzmatycznym aktorem, dobrze. I z drugiej strony mamy aktora z 2012, gdzie taki nawet nie wiem, kto tam grał i nigdy ale, nie sprawdziłam. Ale dobrze wiesz, że to jest uosobienie Amerika. Dobrze wiesz, że on tam wcielił siebie. No niedoceniony pisarz, no bohater jest wyższy. To prawda. Ale nie potrafię przytoczyć sobie żadnego aktora, a z Twistera jakoś pamiętam, to, więc nie, da się ale posegregować. Masz w 2012 masz Harrelsona, którego trafia meteoryt. Naprawdę? Jest Woody Harrelson, który jest tym takim szalonym... Czyli gra siebie. Gra siebie, no tak. No. Nie, ale jak już mówiłeś jeszcze o polskich twórcach kina exploitation, no to nie sposób nie wspomnieć o Bartoszu Balaszku. Jezu, jak ja się cieszę, że o nie wspomniałeś. I jego grupie ZT Skurcz. Tak. Szczeka pięści węża, sarnie żniwo, sum tak zwany olimpijczyk, czy bułgarski tak. Pościg. Mm. Czy wybitny. Matko Święta, to jest złoto. To jest wszystko, to Dolemite przyklaskałby pewnie temu. Dokładnie, to jest... Tak. Cieszę się, że właśnie przez cały wasz wywód myślałem, jak przejść z tej rozmowy na Bartosza Walaszka. Bardzo ci dziękuję, że to za mnie zrobiłeś. Dlatego, że nie sposób w takiej dyskusji nie przytoczyć tego wielkiego autora. Oczywiście to, bardziej dzisiaj znany z Kapitana Bomby, z Lock and Keep, z Arcysty. Jak można chwalić cudy, jak mamy nasze, prawda? No właśnie, jak ale, możesz ale te wszystkie animacje mimo wszystko nie są nawet bliskie temu, co osiągnął w zespole filmowym Skurcz. Oj, tak. Sarnie żniwo, to jest... majstersztyk absurdalizmu. Ściekłe pięści węża to jest Bruce Lee w najlepszym wydaniu. Come on. Marvel, drugi Marvel, nie potrzebujemy Shang-Chi. My swojego Shang-Chi mamy, tylko dokładnie. Mamy wściekłego węża, który po prostu, no, on dobrze wie, że Mistrz go nauczył unikanie niepotrzebnych walk. Tak. On wie, że jeżeli... Doktor Strange dwójka, nie? Właśnie, doktora Strange dwa. Najlepszy crossover to jest, kurczę, właśnie w Sarnim Żniwie. Tak. Masz, no. On dobrze wie, że jeżeli uszkodzi ci obojczyk, to uszkodzi twój obojczyk. On dobrze wie, no. Ma problem wyboru, nie wiem, kakao na ciepło czy na zimno, to też tak. Ale na przykład Bartosza Walaszka, nie wiem, czy znacie Piotra Matwiejczyka. Osobę odpowiedzialną za na przykład taką serię filmów jak Piotrek 13, gdzie właśnie... To trochę zahaczającą o Wesa Cravena, czyli z Krzyku. Też taka parodia samoświadoma z masą cameo, jak nie wiem, Cezar Pazura czy innych. Ale dalej to jest takie samoświadome parodia horroru, slashera. Taka wynikająca z polskości. Oczywiście no, nie ma to startu do filmów Walaszka, ale no, warto też jako ciekawostkę. Po raz kolejny wchodzimy na to, że to są filmy tak złe, że aż genialnie się ogląda, a jednak są kompletnie samoświadome. I tak. Wspomnieliśmy wcześniej o filmach, które strasznie próbują być samoświadome i im nie wychodzi. Sharknado. Dokładnie. I powiedz mi, gdzie jest ta granica? Gdzie jest właściwie ta różnica? Przede wszystkim, no bo jeśli masz robić coś, wiesz, takiego serio samoświadomego, no to najlepszy przykład Dolemite. No kurczę, no robisz to z sercem i z zabawą, ale jeśli masz kolejne, nie wiem, już piątą czy szóstą część tych Tornado z rekinami, czy rekin ośmiornica kontra jakaś megakonda. Ale tu chodzi też o finansowanie studiów. Jeżeli studio po prostu robi produkt nakręci coś złego, to w tym momencie już po prostu nie może być serca, ponieważ to nie jest jakby inwencja twórcza artysty, tylko po prostu nakazanie z góry, zróbcie coś złego, nie wiem. Nie wiem, czy macie się starać. Nie wiem, rekiny nie wiem, są czy... teraz popularne, rekiny są zawsze popularne. Rekiny są bardzo popularne. O, film o I'm very into sharks right now. Ale przecież Tommy Wiseau zresztą nawet ukłonił się temu trendu i też robił film o rekinie. No to tak czekamy dalej o ten tak. Great Shark, ale no. No ale jednak mimo wszystko The Room pozostaje. The Room pozostaje. Jako ten... Tak. Wiecie, bo to tak jakby, nie wiem, widzisz dwójkę dzieci i jedno, obu idzie źle bardzo w biegu, ale jedno się stara i dyszy i
widać, że a drugie po prostu idzie i chyba jestem ostatni, obojętnie. To jest bardzo trafna metafora. Najbardziej trafne z tego, jak bardzo wyjątkowi są ci twórcy, których tutaj przytoczyliśmy, jest cytat jednego z moich ulubionych filmów, Disaster Artist. Czyli też bazujący notabene na historii powstawania... Nie, The Room. I tam jest pod koniec taki moment, gdzie Tommy Wiseau się załamuje, wychodząc z kina, bo nie tak miała reagować publika na te wszystkie sceny, które tam się działy. No ona powinna płakać w zasadzie, jak Johnny był zdradzany. No i w pewnym momencie Greg se staro podchodzi do niego i mówi: słuchaj stary, popatrz, jak się publika bardzo dobrze bawi i teraz zastanów się, czy by na filmach Hitchcocka by się też tak bardzo dobrze bawiła. I to jest, uważam, całe sedno tego. Czy na filmach Hitchcocka też byś organizował całe sale, całe, wiesz, tłumy by ci przychodziły, nie wiem, z wieszakami jak na Birdemic, czy cytowały na żywo te wszystkie teksty? No wątpię. Odpowiedź raczej no nie, no bo tam chodzi o co innego. Tak. Ale wiesz, o co chodzi, na temat tej całej wyjątkowości. No uwielbiamy po prostu, oglądając filmy, uwielbiamy też się angażować grupowo. No nie będziesz, nie wiem, robiła drinking game'u na trzech billboardach. Nie? No właśnie, no ale... Okej, okay, to poszły moje plany na urodziny. O. No dobrze. Dobra, wydaje mi się, że naprawdę uchwyciliśmy, co jest takiego wspaniałego w tych filmach, więc na zakończenie bym poprosił od każdego z nas o rzucenie po prostu ulubionego, najgorszego filmu. Zaczynaj, Julka. Piranioconda. Mocny. Troll 2, słuchajcie, Troll 2. The Eating Her, oh my gosh! Widzę, że człowiek kultury siedzi tutaj, klasyków. No notabene, Troll 2 też był robiony z zamysłem jako zrobienie kina niepokojącego, kina bardzo poważnego, bo sam reżyser potem się dość puszy, dlaczego ten jego film został odebrany tak, a nie inaczej. No ja mimo wszystko muszę jednak pozostać przy Wściekłych Pięściach Węża. A, Wściekłych Pięści Węża. Niestety. I Sarnim Żniwie. Dla mnie to jest... Prawdziwy polski patriota. Tak. No więc tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za dyskusję. Wam dziękuję bardzo za uwagę. To był już ostatni odcinek naszego cyklu. Mam nadzieję, że bawiliście się przynajmniej tak dobrze, jak my, mając tą konwersację. I zapraszam na kolejne materiały z styku oraz, kiedy wreszcie ruszy, wróćcie do TKF-u. Czekamy. Już... Starzejemy się, rosną brody, ale czekamy na was. Tak. Dobrze. To dziękuję bardzo jeszcze raz i do widzenia. Pa.